Cześć, witam Was serdecznie. Wojciech domaj z tej strony analizer. Dzisiejsze nagranie jest jakby kontynuacją nagrania wczorajszego, w którym wskazałem, że możliwy jest spadek z 83 tysięcy do 37 tysięcy. No i o ile zauważyłem, że też wiele osób stwierdziło, że jest to niemożliwe, ponieważ instytucje i grubasy zapakowały się na 51 tysiącach i w okolicach 55 tysięcy, co oczywiście jest słuszne i faktycznie tak jest. Natomiast. Jest możliwe, że te, ten spadek mimo wszystko się wykona, to znaczy, że no muszą stworzyć się do tego warunka, więc y, musiałoby się pojawić jakaś zła informacja lub coś, co może zagrażać Bitcoinowi. Natomiast zrobione jest to. Z, w związku z tym, że żeby być przygotowanym, mieć gdzieś z tyłu głowy, że te 37 tysięcy na wszelki wypadek, dlaczego ja mam nie mieć na przykład zlecenia tam oczekującego, gdyby coś się wydarzyło złego, a jak wiemy historycznie, bardzo często jest tak, że my się nie spodziewamy tego, że przecież to było niemożliwe, przecież to było wsparcie, a mimo wszystko Bitcoin sobie potrafił zrobić taki numer. Ponieważ, w związku z tym, że wybiliśmy nowe ATH, a mieliśmy korektę o wysokości 30 ponad tysięcy dolarów, no, to w tym momencie już w każdej chwili jest możliwe wykonanie się i powtórzenie się tego ruchu korekcyjnego. O czym też w dzisiejszym nagraniu wspomnę. Dlaczego? Oprócz tego również analiza kro, dasza oraz liska. Tak więc zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy tradycyjnie od bitcoina i od kontynuacji wczorajszej analizy, natomiast dzisiaj, jakby pominiemy fakt i tą korektę, tutaj, z której wynikałoby, że spadniemy na 37 tysięcy, tylko skupimy się na tym ostatnim tutaj swingu wzrostowym, czyli przedstawię Wam moje założenie, gdzie będę chciał realizować część zysków, gdzie będę chciał dołączyć do trendu, czyli będę brał pod uwagę fakt, że cały, cały czas będziemy podążać tym trendem wzrostowym do góry, a tej korekty. Jeszcze po prostu nie będzie. Ok, wracam tutaj do, do tego miejsca z wczoraj, czyli dokładnie tutaj, czyli poziomu 4236, który działa od 11 lat i on zawsze generuje nam korektę, w tym na tym poziomie. Bez względu na to, czy jest ona większa, czy mniejsza, zawsze to działało historycznie. I to też nawet bez względu na to, czy dołączyły się instytucje, czy też się nie dołączyły instytucje, ponieważ jak zobaczycie, tutaj przeciągniemy sobie. Na to tutaj korektę. To tutaj znowu poziom 4,236 bardzo ładnie zadziałał i dał nam spadek o 30 tysięcy dolarów na Bitcoinie, pomimo, że tu już wchodziły instytucje, tak? No przecież instytucje, jak wchodzą, to to wszystko ma się zmienić, no a nie do końca się zmieniło. Mierzenia dalej działają. OK. I teraz tak, wspominałem wczoraj o tym, o tym tutaj ruchu, że dostaliśmy w tym miejscu. Tu korekta, tu było powtórzenie tej korekty, tak? I jak można zauważyć jest 1 do 1 bardzo ładnie z tą korektą. Natomiast mnie nie interesuje to, że dostaliśmy 1 do 1, ponieważ ja patrzę na strukturę, a nie to, że nam się powtórzył dany ruch. I teraz tak, doszliśmy do poziomu 4, 2, 3, 6, następnie dostaliśmy korektę do poziomu 2, 6, 1, 8. I ja się spodziewam tego właśnie ruchu, czyli do poziomu 2, 6, 1, 8, bez względu na to, czy ta korekta zostanie powtórzona, czy nie, a dlaczego już za chwilę Wam wytłumaczę. Przechodzimy teraz aktualnie do mierzenia tutaj, czyli do poziomu, tak jak się spodziewam, 83300, że dostaniemy z tego miejsca korektę. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy, to poziom 2618 to jest poziom dokładnie 51481 dolarów. Mam nadzieję, że to widać, tak? 51481. No i to jest właśnie drugi powód. Pierwszym powodem jest oczywiście fakt, że na poziomie 51 tysięcy robiły zakupy gruba, asy, instytucje i tak dalej, więc jest to bardzo mocny poziom wsparcia. I to jest pierwszy punkt, dlaczego warto tam czekać ze zleceniem. Drugi natomiast powód to jest właśnie poziom 2, 6, 1 i 8, czyli możliwość powtórzenia sytuacji właśnie sprzed roku 2017, gdzie również ten poziom zadziałał. I tutaj tak jak powiedziałem działał praktycznie za każdym razem bez względu na rok i sytuację. I teraz tak, co się zmienia? Jeżeli sobie zrobimy miarkę Fibo tutaj i dociągniemy do okolic tysięcy, oczywiście ta korekta, czy znaczy, przepraszam, korekta ten ruch wzrostowy może się wyciągnąć nawet do 85, 80, jakoś tam okolic 6000. Natomiast w okolicach tych tutaj 83, 86 powinna cena już zareagować i wykonywać korektę. Teraz zwróćcie na jeden fakt uwagę, że. W tym momencie, jeżeli byśmy mieli dojść do poziomu 2,678, który jest tutaj, 51 tysięcy, to my wybijamy overbalance tej korekty. o tej. Czyli dzieje się to, co dokładnie zakładałem wcześniej. Jeżeli wejdziemy sobie na wykres zwykły i tu jest moje oznaczenie fala 1, 2 lub AB, to ja liczę na to, że my dostaniemy powtórzenia tej korekty. To znaczy, że nie będzie fali czwartej i nie będzie fali piątej. Dlaczego? Dlatego, że to powinno tak być w związku z tym, że przejdziemy znowu na logarytmiczny że ta korekta, ta największa, ten nasz spadek o 30 tysięcy, to jest pięciofalowy ruch. Okay? To jest pięciofalowy ruch i to się zmienia. 1, 2, 3, 4, 5. Po pięciofalowym ruchu zawsze oczekuję trzyfalowego ruchu, nie pięciofalowego. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli faktycznie dojedziemy do 83 tysięcy, a następnie spadniemy na poziom 2, i 8, który się w zasadzie pokrywa z naszym poziomem 161 i 8 korekty, to da mi to potwierdzenie, że ten ruch tutaj, był tylko trzyfalowy. A tutaj tworzy nam się nowy ruch, i to nie oznacza, że cena właśnie ma spaść na te 37 tysięcy, o którym mówię, ale jest to możliwe, jeżeli coś by się zachwiało. Natomiast z tego miejsca powinniśmy dostać strzał do góry, i tutaj kłania nam się już poziom 124 tysiące, 126 nawet tysięcy dolarów, tak? Ale ja wtedy dostaję bardzo ładne co? A, B i C czyli dostaję po pięciofalowym ruchu bardzo ładny trójfalowy ruch i dopiero tutaj z tego poziomu na przykład możemy dostać 1 do 1 z tym ruchem. Okay? Czyli może się to wydarzyć zdecydowanie wyżej niż na przykład teraz zakładam, ale jest, tak jak powiedziałem, możliwe, że ten ruch, jeżeli by się wykonał z tego miejsca, to dana nam on spadek na 37 tysięcy i w tym wypadku mamy trzyfalowy ruch, po którym jest powtórzenie i w tym wypadku również dostajemy trzyfalowy ruch, po którym jest powtórzenie bez względu na to, który to będzie poziom, takiej korekty musimy się po prostu spodziewać. I teraz właśnie poziom 51 400, okolice ok. 53 000, to jest poziom, który uważam, że dostaniemy i tam będą moje zlecenia oczekujące zaraz po tym, jak będę realizował zyski tutaj. Tu będę realizował, a tutaj będę chciał dokonać zakupów. I teraz uwaga, bardzo ważne, gdzie stop loss? Stop loss dokładnie tu, gdzie jest ta linia przerywana, czyli równo 51 tysięcy, w zasadzie zalecam troszeczkę niżej, troszkę pod tym dołkiem. Natomiast tego, tego dołka nie powinniśmy w ogóle przebić, tak? To jest bardzo istotne. Czyli ten dołek nie powinien się pojawić. Natomiast teraz mamy oznaczenie to na wypadek, gdybyśmy doszli do 83. Jeszcze nie jesteśmy w stanie precyzyjnie zmierzyć, bo ja nie wiem, gdzie ta cena dojdzie. Czy tu, czy tu, czy tu. Więc ten poziom tutaj 161 się zmieni. Natomiast uważam, że, że go dotkniemy, tak? że dotkniemy dokładnie tego poziomu, a cena zawróci. Z jednej strony będziemy mieli wybity overbalance, a z drugiej strony będziemy mieli potwierdzenie na zakończenie się konkretnej fali. To jeszcze wyłączymy. I tak jak mówię, stop loss będzie pod tym dołkiem bez względu na wszystko, jak wysoko podlecimy czy tu, czy troszeczkę wyżej. Ten stop loss będzie tutaj dla mnie. tak? Ja to tak w ten sposób rozgrywam. No, ale liczę na to, że ten poziom 1,4,1 dostanie przebity. I teraz to będzie akurat dobre miejsce, gdzie będziemy mieli dobre wsparcie pod względem właśnie zakupów, jak i też analizy technicznej i poziomów, poziomów FIBO, czyli geometrii rynku to będzie bardzo fajnie moim zdaniem mogło się rozegrać czyli tak stop loss znamy pozycję mniej więcej znamy znacie już założenia jakie mam że tutaj moglibyśmy mieć powtórzenie i faktycznie te wzrosty mogłyby być może i nawet na 120 tysięcy a nawet może i więcej zobaczymy czy gdzieś tą miarką FIBO będziemy mogli jeszcze operować do góry natomiast wtedy w tym wypadku bardzo możliwe że jeżeli nie dostaniemy tej powtórzenia tej fioletowej korekty w miejscu na 83 tysiące to dostaniemy najwcześniej na poziomie około 126 tysięcy dolarów okej, mam nadzieję, że tutaj jest dla Was to zrozumiałe i taki jest po prostu mój plan, że teraz ewentualnie korekta na 51, 53 000, ale oczywiście dopiero jak dojdziemy do tych 83 tysięcy bo jeszcze i do tego miejsca nie dotarliśmy na razie ta cena spada ja nie widzę na razie nic z tym złego oczywiście pojawiła się dywergencja może być powtórzenie, więc nawet możemy dostać tutaj spadek na okolice 60 tysięcy zobaczymy czy co, oni tak, co oni tutaj wymyślą ok, jeśli chodzi o Bitcoina, na ten moment to jest tyle, chciałem wam jeszcze pokazać analiza kro Dasza i Liska, przejdźmy więc najpierw do CRO dobrze, jesteśmy na kro na CRO jesteśmy również na wykresie w skali logarytmicznej i teraz pokażę wam też również ciekawe rzeczy od razu zaznaczam, że ta korekta jest dla mnie korektą wyjściową, taką, jaką była korekta na Bitcoinie, czyli ta wyznaczająca mniej więcej zasięgi, ale oczywiście nie tylko ona działa. To, co mogę powiedzieć o Kro, no to o ile tego nie widać na zwykłej skali, tak jak jest to tutaj. Mamy same głębokie zejścia, wszystko to jest głębokie A. Głębokie A, głębokie A i głębokie A, więc nic nam to nie mówi. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie na skalę logarytmiczną, wszystko zaczyna nabierać sensu. Tutaj mamy bardzo ładną korektę. Perfekcyjnie zakończoną, czyli dla mnie to jest już naprawdę fala 2 zakończona. Jesteśmy cały czas w trójce na kro. czyli cały czas z wykresu tygodniowego jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tu nam się stworzyła nowa, mniejsza e, korekta, również pełnoprawna, i zakładam, że to jest struktura wewnętrzna, albo jest to nasza wewnętrzna dwójka, albo po prostu będzie nam się budować tutaj jakaś fala C. Na razie zobaczymy, są dynamiczne wzrosty z wykresu. Tygodniowego. Jest tu oznaczne, oznaczone są linie. I teraz już tłumaczę co one, co one nam mówią. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli zmierzymy sobie to od szczytu do samego dołka, no to widzimy, że poziom 127 w tym miejscu został zaliczony zmierzenia od tego, tej całej korekty. Natomiast jeżeli zmierzymy sobie dla tej również tutaj, to znowu mamy poziom 127 dla tego ruchu, który się dzieje teraz. Okay? I to jest bardzo istotne. I teraz tak. Mamy naszą wewnętrzną korektę, którą Wam mówiłem, że jest dla mnie wyjściowa. Ta. Jeśli sobie sprawdzimy, to dokładnie ta korekta, to jest ta korekta tutaj. Na chwilę to wyłączę. I teraz widać, tak? Ta korekta to jest utrzymanie 1 do 1 tego ruchu, tak? I to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Czyli skupiamy się na tych dwóch również ruchach. Tym i tym. Ok. I teraz tak. Jeżeli wrócę do mierzenia tego tutaj, to możemy zaobserwować, że po pierwsze ten ruch wygenerował nam poziom 1,41 i cena doszła teraz tutaj. Z tego też powodu biorę to, ponieważ te dwie korekty biorę razem i te dwie korekty biorę razem. Więc ta korekta liczę, że wygeneruje nam 1,41, czyli poziom 64 centy, 64 centy. Tak. I takie jest założenie tego poziomu, że tutaj możemy dojść i powinniśmy dojść. Natomiast, jeżeli spojrzymy sobie na te nasze korekty wewnętrzne, to po tej korekcie dostaliśmy również poziom 1,41, tak? 1,41. Po tej małej dostaliśmy wzrosty na poziom 1,41, więc po tej małej również wzrosty na 1,41, więc również poziom dolara może zostać osiągnięty. A w związku z tym, że jesteśmy teraz w tej korekcie, to adekwatnie tak jak tutaj. Patrzymy tutaj i liczę na to, że to będą właśnie właściwe wzrosty na ten moment, czyli poziom dolara. Po drodze, oczywiście, zahaczając dwa poziomy, gdzie może się wykonać korekta. Pierwszy poziom to jest tutaj 161 dla tego ruchu, i dlatego to jest poziom również 1,41, czyli tutaj możemy się spodziewać, że dostaniemy jakąś korektę. Okay? Czyli z tych poziomów oznaczymy sobie strzałeczką. Tutaj możemy dostać korektę. Jeszcze nie wiem, jakiej wielkości, być może tego ruchu tutaj zobaczymy, może jakąś większą. Natomiast docelowo liczę, że mimo wszystko dolecimy tu i dopiero jak tu dolecimy, to wykona się jakaś większa korekta, tak? Czyli być może nawet taka. Czyli stąd moglibyśmy widzieć korektę i potem z powrotem wzrosty. Wzrosty nawet na 2 dolary. Teraz zobaczymy tutaj te 2 dolary. Ponieważ tu wychodziło z klastrów. Ok, już wiem. To również oznaczymy na grubo, a tylko, że wzrosty zasięg w to będzie cała ta strefa. Wzrosty mogą dojść do dolara lub do dwóch dolarów. Jest taka rozpiętość z tego względu, że klastry są na tych, na tych dwóch miejscach. Tak? Tutaj jest najbardziej to prawdopodobne z racji, tego, z racji historycznych zasięgów. Tych dwóch, tych dwóch korekt, tej i tej, to w tym miejscu powinniśmy raczej dojść i się i się zjapić, Natomiast klaster jest również na tym poziomie 1,95, więc do końca no nie ma nie, nie mam pewności, po prostu, czy to będzie ten czy ten poziom. Natomiast tutaj trzeba realizować część zysków i tutaj powiedzmy kolejne. Natomiast patrząc na to, że mamy teraz obecnie cenę 40 centów, no to mimo wszystko wzrost na dolara lub 2 dolary są wydają mi się bardzo, ale to bardzo e, zachęcające i na wypadek gdybyśmy tutaj doszli, to by się nie okazało jedynką, dwójką, tylko falą C, no to wtedy faktycznie z tego miejsca już powinniśmy dostać większą korektę dziś tego rzędu, przynajmniej na razie zobaczymy e, ale tak to wygląda na ten moment, przejdźmy teraz do dasza dobrze, jesteśmy teraz na wykresie dasza, tak wygląda wykres, da, wykres dasza na skali zwykłej hmm, dobra powiększamy powiększamy, powiększamy Niestety musimy trochę popowiększać, bo dasz zrobił niezłe wzrosty. Kiedyś. Teraz tak, by już nawet na 1600 dolarów spadł do 34. To jest masakra, jakaś. No ale co można teraz powiedzieć o Daszu na ten moment? Jeżeli teraz spojrzymy na wykres w normalnej skali, no to fakt, że mamy tutaj tendencję, mamy tutaj tendencję. Do tej tendencji jeszcze jest troszeczkę. Do tej długiej, wielkiej. Natomiast ta mniejsza tendencja. Została wybita i został zrobiony jej retest. Tutaj widać na, na interwale jednotygodniowym, następnie cena idzie do góry. No i ja myślę tutaj, że spokojnie możemy do okolic 300 dolarów dolecieć na tym wzroście. I tyle jeśli chodzi na ten moment o zwykłą skalę. Zaraz to dokładnie powiem na skali logarytmicznej. Jedna rzecz jest bardzo istotna, jeżeli wejdziemy na skalę logarytmiczną, to mamy automatycznie fakt taki, że tu mamy korektę tu mamy korektę i niestety jej overbalance został dotknięty to jest niepokojące jeśli chodzi o dalsze wzrosty, takie długotrwałe wzrosty ponieważ raczej po tym jak dotykamy takiego poziomu to już raczej możemy spodziewać się, że będzie trend spadkowy, czyli kontynuowany zobaczymy, tutaj mieliśmy już 50% jakby zaliczone no i to, to na co warto zwrócić teraz uwagę, że tu mamy tutaj ten ostatni spadek i dokładnie na wysokość tego spadku również stworzyła się teraz korekta 1 do 1, tak, czyli powstała nam teoretycznie fala 2. W tym miejscu z tego ruchu tu mamy jedynkę, lub też fala A. Tak, e, przepraszam B. B. Tu mamy A. Wtedy tak, czyli może to być trójfalowy ruch. <laughs> Zobaczymy no teraz tak patrząc patrząc już przyziemnie no to bardzo interesuje mnie dokładnie o ten ruch tutaj co się dzieje, tu o ten ruch tak? więc ja zakładam, że faktycznie po wybyciu tej tendencji mamy szansę na to, że dolecimy do około 300 dolarów natomiast bardzo istotne jest, ja teraz przejdę na interwał jednodniowy ważne jest aby dotknąć tych 303 dolarów jeżeli dotkniemy te 303 dolary to jest szansa, że dolecimy do 341 gdzie moglibyśmy mieć to zakończenie z tytułu po prostu formacji harmonicznej na ten moment, czyli tu byśmy mieli zakończenie całego tego trendu wzrostowego, który trwa stąd. Natomiast, jeżeli ten poziom nie zadziała i cena pójdzie do góry, to automatycznie powinniśmy się spodziewać wzrostu do poziomów 600 dolarów lub 720 dolarów. Dlaczego? Już mówię, dla interwału jednotygodniowego, cały ten spadek tutaj to jest jeden swing. To nie jest korekta. To nie jest pełnoprawna korekta, co oznacza, że to, to co się nam tutaj tworzy, to prawdopodobnie będzie. Trójfalowe B. Po trójfalowym B powinniśmy się spodziewać dokładnie kolejnego takiego spadku, czyli znowu tutaj, tak? Więc ja zakładam, że powinniśmy jednak ten wierzchołek przebić, a wtedy najbardziej prawdopodobnymi poziomami tego, że się to zakończy. Jeśli przyłożymy sobie to z magnesem. O, dokładnie tak. To jest poziom 1,155 lub 1272, czyli poziomy, które powinny zakończyć falę B. Oczywiście ona może się zakończyć znacznie wyżej, nie mówię, że nie, ale na ten moment, tak naj, jeśli mam wyznaczyć najbezpieczniejsze miejsca, to jest poziom właśnie ten 1,55, 1,272, po których mogłoby nastąpić właśnie powtórzenie się tej korekty w tu. Tak? Zobaczymy. Ta tendencja będzie bardzo niebezpieczna. Ta tendencja może trzymać cenę w taki sposób, że faktycznie zrobimy tylko 78,6, może 88, trochę więcej i będziemy spadać w tu. Problem polega również z tą korektą tutaj, ponieważ to też nie jest korekta. To też jest jeden taki swing, on tutaj się kompletnie nie klei, więc wypadałoby go też powtórzyć i może być tak, że będzie próba powtórzenia go w tym miejscu i dopiero tutaj będziemy próbowali dojść do 1.155. To się może rozciągnąć jeszcze w czasie, przez wiele miesięcy. Zobaczcie, że tutaj ta kreska wyrysowana to jest mniej więcej 26 luty. Zobaczymy czy to będzie dynamiczne, czy to będzie znacznie krócej się działo, czy też nie. Natomiast na ten moment naj, najbezpieczniejszym poziomem dla mnie to jest okolice ok. 300 dolarów, a następnie poziom 340 i tak dalej. Jeśli wszystko dobrze pójdzie i faktycznie to była, to była pierwsza część, czyli fala A, no to z poziomu 600-720 możemy spodziewać się takich wzrostów i potem spadków. Wyżej bym raczej na ten moment nie, nie strzelał. Przede wszystkim choćby z tego overbalansu, który tutaj się pojawił. Nie znam akurat fundamentów Dasha na ten moment, więc też nie mogę się powiedzieć, jakie są perspektywy długotrwałe. Tutaj patrzę czysto z analizy technicznej. Dobrze, jeśli chodzi o Dasha, to tyle. Jeszcze przejdziemy sobie do Liska. Dobrze, jesteśmy na Lisku i teraz tak, jeśli chodzi o sytuację na LSK, to wygląda to następująco. Mamy tutaj tendencję, która została, można by powiedzieć, wybita, tak? Nawet jeżeli przejdziemy sobie w ten sposób, to ewidentnie cena już porusza się poza tą tendencją. Nie jest ona dla. Dla liska istotna. Niewiele nam już powie, natomiast tak. Na zwykłej skali. Głębokie A i pełnoprawna 1 i dwójka. Tak, tutaj to wygląda na pełnoprawną 1 i dwójkę, bardzo ładnie zakończono, natomiast to, to, co mi się nie podoba, to brak dynamizmu. Brak dynamizmu, zwłaszcza, że tam jakieś ciekawe informacje na temat liska się pojawiają, no a tutaj nie ma tego wzrostu, nie ma tego dynamizmu, gdzie to po tej dwójce powinien nastąpić. Ale jest inna też bardzo ciekawa kwestia. Za chwilę wrócimy tutaj do tych wszystkich linii, że jeżeli wejdziemy sobie na skalę logarytmiczną, to automatycznie widzimy, że tutaj mamy 1 do 1 to z tym, co nam daje piękne zakończenie fali 2, czyli wychodzi na to, że lisk tutaj zakończył falę 2 i dopiero ma przed sobą bardzo duże wzrosty. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast na ten moment, jeżeli założymy, że faktycznie tu się dwójka zakończyła, a tu mamy bardzo ładną jedynkę i dwójkę wewnętrzną, no to teraz skupimy się na tym, gdzie, gdzie realizować zyski i jak może zająć pozycję w tym momencie. No to ja już Wam pokazuję, wrócimy na chwilę do skali zwykły, bo tutaj na lisku trzeba się skupić na ten moment na skali zwykłej, nie na logarytmicznej, ponieważ logarytmiczna już tam wiele powiedziała na temat tego, że ten dołek był takim dobrym dołkiem na zakończenie spadków i teraz tak, jeżeli faktycznie to jest dwójka, a tu już wyszliśmy do góry, mamy również takie malutkę korektę o, w tym miejscu jeden i powtórzenie dwa no to teoretycznie my powinniśmy teraz pójść do góry. Ja widzę, że on tutaj spada i nie podoba mi się to. Być może oni tutaj utworzą jakąś jeszcze mniejszą falę albo znowu jakieś głębokie A, ale nie widzę tu problemu i chyba spróbuję ze stop lossem pod tą czerwoną linią zobaczyć, czy faktycznie rynek ruszy do góry, bo jeżeli faktycznie ruszy do góry, to by oznaczało, że to być może jest ta dwójeczka. I teraz tak, bardzo ważna strefa to jest strefa do pokonania, czyli opór w tym miejscu, czyli na 7,4 dolara. Natomiast jeżeli to jest jedynka, dwójka, to minimum powinniśmy pojechać tutaj. To by było nasze potwierdzenie, że to była faktycznie druga fala. I teraz tak, jeżeli natomiast dotkniemy od razu tej niebieskiej linii, to mamy negację spadków i bardzo prawdopodobne, że jedziemy do góry, wyżej, jeszcze wyżej. Ok? I teraz kolejna strefa, która będzie oporem, gdzie może na przykład zakończyć się powtórzenie, czyli zakończyć się fala trzecia. Jeśli się oczywiście ona pojawi, to jest tutaj ten poziom opór na nietoperz. Dlaczego opór na nietoperz? Już mówię, ponieważ jeżeli zmierzymy sobie w to w tym miejscu. To mamy idealną reakcję na 38,2, spadek, a następnie, jeżeli dostaniemy dynamicznych wzrostów, to bardzo prawdopodobne, że dolecimy do poziomu 87,5, gdzie mniej więcej mamy reakcję na formację nietoperza, która nie musi zadziałać tak, że będziemy mieli kontynuację spadków, ale na pewno powinna zadziałać dużą korektą, czyli na przykład choćby taką korektą jak to. Chyba, że po drodze nam się wykona jakaś trochę mniejsza, to być może to będzie tu jej powtórzenie, w tym miejscu, albo w ogóle pojawi się pierwsza taka. Średnia korekta w tym miejscu i pójdziemy do góry, natomiast potencjalny zasięg to jest 1381, gdzie klastrują się poziomy na zakończenie fali 3, czyli w, na, w najlepszym przypadku dostalibyśmy powtórzenie korekty dopiero tutaj o, w ten sposób. I już nie wiem, co tu by się na razie wydarzyło, nie będę tutaj prognozował, natomiast wygląda to tak, że jeżeli faktycznie dostaniemy jakiegoś strzała, to to miejsce jest e, najciekawszym miejscem na, re, na realizację części zysków. To oczywiście do pokonania, co może sprawić, że się jednak odbijemy w dół i nie osiągniemy tego minimum fali, to jest bardzo niepokojące. Natomiast opór w tym miejscu a potencjał na 13,82. Ostatecznie, więc te poziomy tutaj wskazane przeze mnie uważam, że warto obserwować. Można, tak jak powiedziałem, ja będę próbował teraz zająć pozycję na, na to, że ten dołek nie zostanie wybity. Jeżeli zostanie wybity, a tu jest dosyć krótki stop loss. To kolejnym takim miejscem bardzo ciekawym wydaje się ten dołek. Tak, jeszcze sobie zmierzymy tutaj. Jak to wygląda? No, świetne miejsce. Tak, pod tym dołkiem myślę, że też również będzie możliwość próby zagrywania na jakiś inny typ korekty. Jeszcze zobaczymy, jaki na ten moment nie będziemy teraz tego mierzyć. Skupimy się na tym mniejszym, ale tutaj można by próbować właśnie w taki sposób sobie podejść. Przypominam, że to nie jest porada inwestycyjna, natomiast moja tylko i wyłącznie subiektywna opinia. Moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że kawałek wiedzy, jakichś ciekawych informacji z mojej strony otrzymaliście. Nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, no i widzimy się oczywiście w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco, cześć.